Olejnik! Olejnik! Uspokój się, uspokój się! Wyłącz to nagrywanie! Uspokój się! Wyłącz to nagrywanie! Uspokój się! Wyłącz to... Kurwa! Jeśli kiedykolwiek będzie zimno ci, zrobię z hajsu to ognisko i ogrzeję ciebie nim, wiesz. Te szare bloki nauczyły nas tu żyć. Kiedyś nie mieliśmy nic, teraz zrobiliśmy kwit. Siema, jestem Marek, właśnie olejnik służący idzie z moim bratem. Także to jest mój brat, z tego co mi wiadomo ma on na imię Robert. Pewnie zastanawiacie się od razu, dlaczego on przy mnie jest taki ulany, a to dlatego, że jest po prostu z innej matki, która była po prostu gruba. Moja mama i mój tata byli osobami szczupłymi, natomiast jego mama ważyła chyba tam 200 kg. No w każdym razie nie rozumiem. Kot tu idzie, widzisz? Zaraz mojego piesie zaatakuje. Dzisiaj jego opiekunowie podłożyli mi go na cały dzień i przez cały dzień muszę się nim zajmować. Chciałbym, aby mój brat na samym początku poznał się z moim służącym, także proszę. Siema. Co ty mnie dotykasz? Nawet cię jeszcze nie dotknąłem. Kim ty w ogóle jesteś? No, olejnik. Kim ty w ogóle jesteś? O co ci chodzi? Brudny jesteś, zaś na swój ryj. A ja nawet go nie obrażę, ty jest dziecko. Jesteś, wiesz, zaś na swój ryj. Przepraszam. Ej, no przestań. Co ty do mojego brata z paralizatorem? To go powaliłem. Do mojego brata? Ile on ma lat, co on będzie o mnie mówił? Przecież to jest dziecko. Chcesz gazem? Gazem chcesz? To jest patologia jakaś największa. Gazem ty to masz w ogóle? Gazem chcesz? No słuchaj, skoro startujesz do niego gościa, no to chyba on będzie się bronił, tak? Ile on ma lat? Ile masz lat? 10. 10 lat. I skąd ty to masz? Nie wiem, ale odłóż to. Nie używaj się takiej zabawy. A to jest... weź to w ogóle. Skąd? Policyjny? Dzieci z gazem. Tam jest szofer, chodź. Też go poznasz. To jest szofer. Najlepiej wygląda. No, szofer na pewno lepiej wygląda. A czemu ta olejnika nie lubisz, powiedz? Bo znasz na jego ryj, no. Ty, no. Na jego ryj. A zobacz, jaki ty jesteś tłusty. Ale rzeczy... Ty masz szybszy ryj, masz świn, a ty wyglądasz sam jak świnia. A ty? Cielak. Dobra. Nie ma być, Marek. Tylko ty są ciebie lepszy. Dobra, już cię lubię, ja mimo że wiem, widzimy się dzieje. Trzeci raz chyba. Zresztą o kurde. No, chcesz za mogę, weź ty! Jedaku, głupi. Dobra, świetnie. To co, jedziemy gdzieś? Chcesz poznać Jaguara? Jakiego Jaguara? A, no tak. Jaguara XJ Long. No tak. Będzie szofer jeździł. A olejnika co, do bagażnika czy jak? No dobra, do bagażnika. Olejnika do bagażnika? Zapominaj, że ty już nie masz swojego gazu, koleżko. Cicho, dzieciaku. Nie no, ja mogę oddać gaz. Gdzie jest ten gaz? Olejnik, znowu ta sama sytuacja, oddaj ten paralizator. No zaraz mi brata zabijesz. No zobacz, jak on się do mnie w ogóle... Spokój go trochę, bo tu jest patologia. Ja mam go uspokoić, a kim ty jesteś? No powiedz mi, kim ty jesteś. No powinieneś jakoś mieć... Słuchaj, to jest mój brat, tak? A ty kim jesteś? To kim jestem? Ja tu pracuję. No chyba jakaś hierarchia obowiązuje. To jest mój brat. Ale zobacz na niego, to chociaż go ubierz, jakoś jak patologia wygląda w dresach. Słuchaj, ty nie będziesz mojego brata. Co ty myślisz? Chcesz za to, że pozwalasz? No ty rozwinięty jesteś. Co tu się w ogóle dzieje? Ja nie mam pojęcia. Patologia. Zamknij ryj i nie wyzywaj go, tak? Zrozum to. Już mi nerw wszyscy podnieśli. Zapraszam do oglądania. Także Robert, tutaj stoi Jaguar XJ, bardzo fajny samochód. No, fajnie, widziałeś już go na filmach pewnie u mnie. To co, jedziemy w takim razie. No szofer, tak, ale poczekaj, szofer, weź od twój bagażnik, okej? Okay? Bagażnik, a no tak. Olejnik, przepraszam. Znaczy pojebano. Nie no, ale akurat młody ma rację. Tam włożę. Nie, olejnik, zostaw, młody ma rację. Co ma rację? No ma rację. Ja tam nie będę wchodził. A dlaczego ma tam wejść? Bo tam śmierdzi. Jak od ciebie śmierdzi? Zobacz, jak ty jesteś w ogóle ubrany, brudasie. Ja mam k***a riboki limitowane, no. Biedaku, jak ty jesteś ubrany jak jakiś lump z outleta, biedaku, p***ony. Idź do tego bagażnika. Outleta, żeś wydał, więc. Przecież to jest patologia jakaś, no. No dobra. Chcesz mieć takiego brata? Żryj psa! Zaraz cię tam rzucę do tego bagażnika. Ej, przestań, przestań! Co tu się dzieje, Jezu Chryste? Ja nie dowierzam. Zabierz się, uspokój! Zabierz się, wziąć! Szofer, pomożesz mu? Komu? Weź go! No to fuck! Przecież jest tak ulany, że ja nie mam siły, żeby go tak... Nie będziemy się szarpać. Stakuj! Co, najpierw mi brata chciałeś pobić, a teraz co? Możemy jechać normalnie z olejnikiem? No nie wiem... No dawaj no! Co ty mi mówisz, że ode mnie śmierdzi? Ty masz tak włosy tłuste, gościu! Ja się garni downa, okej? Okay? Później porozmawiamy. No skakuj, olejnik, nie rób się scen, serio! Rób się, skakuj! Spokojnie? Uśmierz. No siadaj! Dobra, będzie z nim.
co, jedziemy? Weź ale nie sobie ostatnio na za dużo pozwala. Ja go mogę, wiesz, zawsze trzasnąć w łeb. Nie, nie, to jest akurat zadanie ochroniarza. No cóż, to jedziemy z olejnikiem w środku. Otwórz drzwi. Otwórz, otwieraj. Co? Nie wiem, co się dzieje. Otwórz, otwórz. Otwierasz? Dzień dziecka dzisiaj mój. Grubo. Gdzie on się tego nauczył? Nie wiem, ale w sumie twój brat jest patologiczny, nie? To jest mój brat w ogóle? Nie wiem, ale jest mega patologiczny. W sumie to się nie dziwię olejnikowi, że się z nim jedzie, bo... Znaczy olejnik to też jest dno, ale twój brat, no nie wiem. Nie, ja się nie spodziewałem, że mam aż tak niewychowanego brata. No wiesz, te pociski mnie bawią, bo też nie przepadam za olejnikiem, ale sam fakt, że patologia delikatna, tak? No delikatna, to mało powiedziane, Marek, że delikatna. Gdzie my właściwie jedziemy? Ja nie mam pojęcia, Robert, gdzie jedziemy? A, dowiecie się na miejscu. Szofer wie, gdzie jechać, także nie bójcie się. Wiesz gdzie? Kiedy no. będziemy i o co w ogóle pochodzi? Za chwilę będzie. Ale co, na jakieś zabawki? Chcesz jechać na kulki? Nie, nie, co ty za stary jestem, weź w ogóle. Masz 10 lat, no może on jednak zabawkami na kulki. Zabawkami się bawić? No Marek. No już jesteśmy na miejscu, tutaj. Już? W sklepu, tak? Jak już to... Zabawkami się nie będę bał. Ale to po co tu przyjechaliśmy? A, dowiesz się, do. Wszystko w swoim czasie. Mówisz? No mówisz. Co, ty chcesz zapalić młody, czy co? To co, wychodzimy, nie? Możemy wyjść, spoko. No i po co tu przyjechaliśmy? No, o co chodzi? Marek sobie nie radzi z olejnikiem, widzę, nie? No, czasami się zdarza, że ci nie słucha. To ja mogę sobie z nim poradzić, okej? I dlatego tutaj przyjechaliśmy? Tak. Możesz nawet na nim zarobić tam złotówkę, dwie. Nie wiem, czy znasz takie waluty. No dobra, rozumiem. Kontynuuj. No i wiesz, takie pani na autostradzie stoją i zbierają pieniądze, tak? No i może jest wystarczy... patologia jakaś. Ale potrzebna pomoc i psychiatry, i kogoś, kto cię olejnik, młody. Żeby go wystawić i będzie coś zrobić. A tobie chodzi o to, żeby on robił zatirówkę? Ale no, ale poczekaj, bo później... Tobie dobra, nie, są... nie, bo już ale przesadzasz. Nie, ej, tobie nie są potrzebne pieniądze, to też na jakąś... na jakąś akcję charytatywną. Charytatywna to się przyda na leczenie tego Downa małego. Dobra, nie obrażaj go to po pierwsze, ale nie. Chodź, chodź piesek. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Bo już przesadzacie, już się uspokójcie. Weź zawołaj tego pieska. Zaraz ci nie, dobra, olejnik, weź siadaj. Nie kurcz się, spokojnie, zachowaj spokój. Olejnik, olejnik, wyłącz to nagrywanie. Spokój się, wyłącz to nagrywanie. Spokój się. Włącz to, kurwa! Już uspokoili się, bo... No, wydaje mi się, że tak. Zapaliłeś papierosa, w sumie teraz palisz drugiego. On tam sobie coś robi, olejnik siedzi tutaj. Olejnik, już wszystko okej? Okay? A co, no kurde, no młody chłopak jest... Dobra, może nie będziemy drążyć z tematu, zaraz jedziemy. Co się tutaj dzieje? Czemu oni tak się wyzywają? Nie mam pojęcia. Daj tego grubasa na smycz! Robert, nie pozwalaj sobie na za dużo, bo ty też zaczynasz przesadzać. Tak na pewno twój brat? No nie wiem właśnie. Może nie wiem, dodamy do tego filmu wątek badania DNA. Ja go nie poznaję. On był kiedyś inny, jak był mały. Serio. Wątpię, czy to jest mój brat. Może jakiś podłożony, sobowtór. Dobra, ja wsiadam do samochodu. Młody, jedziemy. Szofer, weź się, zatrzymaj przy Biedronce. Przy Biedronce? No. Na pewno? Tak, zatrzymaj się, dałeś. A po co? Nie chodzimy tam. Nie, nie, spokojnie. Nie, bo ja też taki sklep. Ej, olejnik? Co? A możesz wyjść, proszę cię, bo idziesz czy nie? Po co? No wyjdź, bo... No idź, bo tutaj są promocje na pomarańcze. Minus 70%. W sumie racja, nie będę w takim małym popierdolem jeździł, to sobie wyjdę i odpocznę. Kurde, doju. Wrota pal, dziecko. Ty masz k***a 10 lat, ale jesteś tak popierdolony, że nie wytrzymam w tym momencie minuty dłużej i bawcie się dobrze z tym patologicznym małym skurwysynem. Nie dziwię się, że ciebie żadna dziewczyna nie lubi się. Matka przy porodzie cię kurwa zostawiła. Cicho. O kurwa. Jaki pedał bez rowera. Dobra, Robert, powiedz mi, kto cię tego nauczył? Właśnie, kto cię tego młody nauczył? Właśnie ty. Ja? Dobra, olejnika już nie ma, to nie używaj takich słów. Tam stoi olejnik, tak naprawdę. Już się uspokoiłem. Chyba myślałem, że wejdzie. Nie wiem, o co chodzi. Jaki ty? Robert, to ja może coś o ciebie zaproponuję. Pojedziemy w jedno fajne miejsce, okej? Okay? No dobra. Gdzie jechać? Zaraz ci powiem, bo muszę to jeszcze przemyśleć. Bo jest kilka takich miejsc tutaj i po prostu musimy wybrać najlepsze. W każdym razie jedź w lewo. Grubo. Jesteśmy na miejscu przed sklepem i wejdziemy sobie teraz do sklepu, aby wybrać dla Roberta coś fajnego. Tak? No nie wiem, co na mnie Marek szukał. Idziemy.
No dobra, jesteśmy. Powiedz, co chcesz, wybierz sobie cokolwiek. Co chcesz, możesz sobie wybierać, są zabawki. Ale czy dobrze się czujesz, czy... Ale o co ci chodzi? No ja się takim gównem nie bawię, weź. Lego? Chodźmy do military. Chodźmy do military, co to jest w ogóle? Military? Ty siebie słyszysz? Co to jest w ogóle za gówno? Weź to zobacz. Ty masz 10 lat i chcesz do military. Tak, dobra, chodź, Marek. Ale co ty chcesz tam kupić? Zabawkowe kajdanki, czy co? Nie, jakieś gniata. Gnata. Nie, dobra, nie przesadzaj. Dobra, chodź, już nie gadaj. Jedziemy z nim tam? No nie wiem, dla mnie to już przegięcie, co się dzieje, nie? Dobra. Możemy jechać. Zobaczymy, co wybierzą. Czyli co, tutaj nic nie chcesz stąd? Na pewno nic. Nie. No dobra, to jedziemy tam, gdzie sobie życzy młody. Jesteśmy przed sklepem. No ale każdy nie jest dobry pomysł. Co nie jest dobrym pomysłem? No nie jest dobry pomysł. On powinien dostać jakiś nadzór opieczkuńczy, bo to jest przegięcie w ogóle, co się dzieje. Jaki nadzór, o co ci chodzi? Kto chce zabawkę, no to mu kupię. Jaką zabawkę? No, w każdym razie tam się znajduje, no tak, sklep militaria. Sklep z bronią i jakimiś takimi tam rzeczami, bo rozumiem, że chcesz gnata, tak? Dobra, postaram się coś wybrać. Chodź, kamerzysta, dawaj. Ja nie idę. Czemu nie idziesz? No nie idę, ten film to jest przegięcie jakieś. No dobra, nie jesteś potrzebny. Chodź, Robert, idziemy. Nie wiem, co uważasz o tej całej sytuacji? Gruba przesada już. Skąd to dziecko się wzięło w ogóle? Nie wiem, to niby jest jego brat, ale... Jest jeszcze gorsze. Masakra. Wiesz, gdyby to jeszcze była taka sytuacja, że on się normalnie zachowuje, ale... No. Widzisz, przeklina na każdym kroku. Ja coś czuję, że on tą broń chce na olejnika, albo coś. Myślisz? No kurde. Jest. Masakra. Aż przykre, co? No. Ty masz pozwolenie na broń jakąś? Ale o co ci chodzi? No bo gnata chcę kupić. No chyba cię pogrzało. No dawaj, no bo pytają się mnie o dowód, a ja nie mam dowodu przy sobie i trzeba mieć 18 lat. A po co ci broń? No nie, no to... tego nie słyszałeś, ale... No nie, kończy ten film, Marek. Idziemy stąd, Marek. No dowód potrzebny jest tylko. Nie, ja stąd idę, Marek. No proszę, dowód jest potrzebny, ja ci dam pieniądze. Weź swojego patologicznego brata, oddaj. Nie, oddaj swojego patologicznego brata i kończę ten film. Ja mówiłem, że o to chodzi. No tylko jednego, proszę. Nie. Jednego tylko. No nie. Pistolecik, proszę. Nie mam pozwolenia na broń, to po pierwsze. Po drugie, nawet jakbym miał, to bym ci nie dał. Znajdziemy jakiegoś supa i kupimy na supa. Chodź. Ty ogarniasz w ogóle? Pojebani. Co nie robią? Nie wiem, olejnika chcą od... Dobra. To już jest przegięcie, nie? Grube przegięcie. Dobra, ja kończę ten film. Zobaczcie poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. On pójdzie leżeć, nie? Za takie coś, Marek. No, przerąbane może mieć. Na supa jeszcze kupować.